Cześć, z tej strony Doman. A co, dzień dobry. Zapraszamy na test wielofunkcyjnej ładowarki 65-watowej GravaStar Alpha 65. GravaStar to marka, która zwraca uwagę nawet na najdrobniejsze detale, o czym świadczył już głośnik Venus, który jakiś czas temu się u nas pojawił. Teraz ładowarka 65-watowa, która wygląda jak mech, czyli roboty popularne między innymi w Japonii. Tam no, generalnie też są roboty, które można sobie samemu zbudować i wielkie roboty są zbudowane, ale my mamy tego malutkiego robocika, który ma się nam przydać w domu, byśmy mogli sobie ładować wiele urządzeń jednocześnie. Smartfony, tablety, a nawet laptopy. To jest, myślę, bardzo istotne. Zacznijmy jednak od zestawu. Pudełko bardzo ciekawe. Tutaj już na opakowaniu widzimy, z czym mamy do czynienia. W środku znajdziemy właśnie wspomnianego mecha Alpha 65. Zaraz mu się przyjrzymy. Ale znajdziemy też stosowne końcówki do ładowania, bo jest to urządzenie wielofunkcyjne, więc na całym świecie powinniśmy móc z niego korzystać. Po pierwsze mamy, słuchajcie, tutaj końcówkę amerykańską, która działa też między innymi w Japonii, tam takie mają kontakty na dwa bolce. Natomiast w zestawie mamy przejściówkę do kontaktów brytyjskich, no i do europejskich, żebyśmy i w Polsce mogli sobie spokojnie z niej korzystać. Wiadomo, że najlepsza ładowarka jest w tym domyślnym ustawieniu, bez żadnej końcówki, no ale niestety nie ma wyjścia. Jeżeli chcemy sobie w Polsce ładować, to musimy mieć to w takim ułożeniu, gdzie już trochę traci swojego uroku. Zdecydowanie dużo traci. Taką ładowarkę wpiętą. A, no i jeszcze jest instrukcja króciutka ze specyfikacją w zestawie. Alpha 65 to ładowarka, która na pewno zwróci uwagę w zalewie zwykłych ładowarek białych, czarnych, które po prostu mają służyć do ładowania. No ta też koniec końców ma służyć do ładowania naszych urządzeń, ale przynajmniej będzie fajnie w kontakcie czy gdzieś tam na biurku, w zależności od tego, gdzie ustawimy, fajnie będzie wyglądać. 128 gramów waży ten malutki mech, który no, został wykonany niczym ręcznie malowany. Zaskoczyłeś mnie. Nie masz nic do powiedzenia na temat tego pięknego mecha? No, wygląda ładnie, ale czy ja wiem, czy on jest ręcznie malowany? No śmieję się, że wygląda jak ręcznie malowany. No wiadomo, że pewnie to jest jakaś masowa produkcja, ale te wszystkie detale, te łączenia, no sprawiają wrażenie, że wygląda jak produkt kolekcjonerski. Tak samo zresztą jak było z głośnikiem Venus. Ten wygląda ładniej. Ten wygląda bardziej kolekcjonersko, zdecydowanie. Tutaj, słuchajcie, uwagę warto zwrócić na to, że przede wszystkim, jak przejdziemy na górną część tej ładowarki, no to znajdziemy tutaj trzy porty. Mamy jeden 18-watowy duży USB i dwa USB-C 20-watowy i 65-watowy, co jest bardzo istotne. Trzy mogą działać jednocześnie, wtedy wiadomo, moc będzie trochę będzie wolniej ładował, ale wszystkie będą funkcjonować. Mamy takie skrzydełka, które żadnej funkcji generalnie nie pełnią, poza tym, że mają wyglądać, no bo bez tego tak trochę łyso, nie? Mhm. A jak sobie założymy? To jest w ogóle zdejmowane. Wiesz co, no może kwestia transportowa, żeby się nie połamały, jak gdzieś tam w pudełku są. A to w pudełku było zdjęte? Tak, w pudełku było zdjęte, trzeba było sobie to założyć. No i poza tym, że w dolnych partiach znajdziemy właśnie bolce do wpięcia, do kontaktu, to już żadnych takich tutaj funkcjonalnych elementów nie ma. Amerykański jest domyślnie składany, rozkładany. Nóżki, które są w dwóch płaszczyznach też tutaj składane. I no muszę przyznać, że wszystko wygląda tak, jakbyśmy mieli go tylko ustawić na półce, a nie korzystać z niego, no bo niestety, ale ja mam kontakty tak ulokowane, że gdzieś za łóżkiem on większość czasu spędza, a nie, no ewentualnie chyba, że w studio, gdzie mamy listwę wyciągniętą, no to wtedy mogę sobie na niego popatrzeć, ale nie mam tak jak na różnych renderach i filmikach, gdzie ludzie mają, nie wiem, listwę gdzieś pod monitorem i tam ewentualnie na niego cały czas patrzą. No powiem wam, że bardzo mi się podoba. Ja lubię takie pierdołki, które gdzieś tam zagracają mi szafki niestety, może kiedyś będę miał miejsce, żeby to wszystko poustawiać. Też sprawia to wszystko wrażenie bardzo dobrze wykonanego, pomimo rozkładania, składania, nie czuć, żeby zaraz miało się to uszkodzić. Alpha 65 no na pewno, myślę, się spodoba, zwłaszcza fanom gadżetów, którzy będą korzystać z takiego
produktu. W różnych kolorach jest też dostępny, nie tylko w tym żółtawym, który do nas przybył. Widziałem też białą wersję, ale chyba jeszcze inne są. No jak się spojrzy na detale, to naprawdę można się tym zachwycić. Też fajne jest to, że jak ładuję, no to się oczka świecą. To zauważyłem dzisiaj. Bardzo fajne jest to, że w zależności od tego, ile mamy urządzeń, no to oczywiście możemy na przykład jedno, dwa albo trzy podłączyć. Jak podłączymy jedno, to każdy z tych portów będzie maksymalnie wykorzystany, albo 65, albo 20, albo 18 watów. Jak skorzystamy z dual board charging, no to wtedy, jeżeli na przykład połączymy sobie te dwa USB-C, to ten najmocniejszy będzie maksymalnie 45 watów, a drugi 20 watów, czyli też ze swoją maksymalną prędkością. Obcięcie będzie na tym 65-watowym. Jak skorzystamy z połączenia USB-C, jeden tego najmocniejszego plus USB-A, no to 45 W plus 18 W, z kolei ten 20-watowy z 18, jak połączymy, no to 15 W max. Mamy też potrójny tryb ładowania, to największe maksymalne obciążenie, no wtedy wiadomo, że USB-C 1 będzie 45 W, jeżeli na przykład laptopa będziemy ładować, a już z kolei to drugie C i A będą miały maksymalnie 15 W. Ładowarka Gravastar Alpha 65 sprawdza się oczywiście w tym codziennym zastosowaniu w Polsce, ale ja akurat miałem okazję korzystać z niej podczas wycieczki do Japonii, gdzie te kontakty są też z końcówką amerykańską, czyli nie musimy żadnego adaptera tutaj podłączać. No i powiem Wam, że czy to w hotelach, czy gdzieś na dworcach, w pociągu, Gravastar sprawdzał się świetnie. Po pierwsze, cały czas praktycznie trzy urządzenia jednocześnie ładowałem i każde spokojnie mi się naładowało. Ładowałem MacBooka, ładowałem Switcha, smartfony, czy to z iOS, czy Androidem, no i generalnie jakieś jeszcze inne różne gadżety, jak słuchawki, czy myszkę nawet mobilną ładowałem. Nie było najmniejszych problemów. Też ważne jest to, że mamy 50-60 Hz tutaj, więc w zależności od tego, w którym miejscu w Japonii byłem, w którym regionie, no to wtedy ładowało się to podczas automatycznego przełączenia na to, jakie mamy napięcie. No w Polsce generalnie jest stałe, więc tutaj o to się nie musimy martwić, a zatem i w Polsce, w Europie, na świecie możemy spokojnie z tego Gravastar Alpha 65 korzystać. No i dzięki temu nie musimy zabierać żadnych więcej ładowarek. Ja w codziennym zastosowaniu też z niej korzystam, bo po prostu oszczędzam miejsce, wciskam do jednego gniazda, a mogę sobie ładować trzy urządzenia jednocześnie. Chwali się też to, że mamy tutaj nie tylko USB-C, ale i duże USB, bo pewnie wiele osób cały czas będzie z tej końcówki korzystać. Gravastar Alpha 65 w ustawieniu bojowym. No wiem, że to nie wygląda najładniej, ale no niestety nie da się inaczej, jeżeli chcemy pokazać, jak korzystać właśnie z tej ładowareczki. Listwa gotowa, ładowarka wpięta. W tej chwili też Twój Xiaomi się ładuje, ale jedno, co trzeba od razu powiedzieć, to mamy oczywiście szybkie ładowanie. Jeśli chodzi o, nie wiem, Apple'owskie smartfony, jak mój iPhone, którego ładowałem, czy wiele innych smartfonów, no to prędkości są podobne jak z tych lepszych ładowarek, aczkolwiek na przykład w Xiaomi nie ma wsparcia dla tego super, ultra szybkiego ładowania, które masz ze swoją ładowarką. Natomiast to pewnie kwestia tej technologii, która tutaj nie jest wspierana, ale szybkie ładowanie jest, na szczęście, podczas korzystania. Ja też ładowałem laptopa Lenovo ThinkPad, który ma swoją ładowarkę sporą całkiem w stosunku do tego Gravastara, a czas ładowania jest taki sam. Tutaj to najszybsze ładowanie możliwe jest też wspierane, co się chwali, ale oczywiście wpinamy do portu 65-watowego. To, co jest też tutaj bardzo istotne, to to, że Gravastar chwali się zabezpieczeniami, jakimiś różnymi przeciwprzepięciowymi, że tak powiem. Jeżeli, nie wiem, jakaś burza by była, no to wiadomo, że mamy... Niewiele brakowało. A to chyba Banshee właśnie wrócił przez okno. Tak, niewiele brakowało. Jeżeli burza, no to wiadomo, że bezpieczniki, no to mamy w listwach też zazwyczaj, które zabezpieczą, ale to też kwestia jest zabezpieczeń takich, jak będziemy właśnie mieli te trzy różne urządzenia podpięte, żeby no jakiekolwiek tutaj zabezpieczenie było. Mamy je wymienione nawet na stronie internetowej, ale to nie będziemy teraz się jakoś mocno na tym skupiać. No, mówiąc w skrócie, jest to ładowarka, no więc co można więcej powiedzieć? Jest ładna, będzie się fajnie prezentować, jak mamy ładną listwę na biurku, ale co jest najważniejsze? Cena.
Cena 250 zł około w przeliczeniu na nasze, ponieważ $60 kosztuje Grava Star Alpha 65. Widziałem też jakieś promocje, że można za $50 bodajże wyrwać, no ale to jakoś mega nie zmieni, no bo to co, 200 zł gdzieś tam osiągniemy. No jest na pewno dużo drożej niż nawet jakbyśmy sobie kupili, słuchajcie, jakąś ładowarkę lepszą właśnie z podziałem na trzy porty, gdzie to byłoby pewnie USB-C czy to duże USB-A, no to wiadomo, że cena rośnie tutaj przez to, że jest to gadżet kolekcjonerski, tak jak było z głośnikiem Venus, który też był dużo droższy niż porównywalne głośniki. Pod kątem grania. Nie ze mną go testowałeś, to nie pamiętam też ceny. No, ale nie grania, grania też nie pamiętam. Był droższy niż porównywalne. Podobnie grająco, tak od razu powiem. Jakby widzowie się pytali, po co ja tu siedzę, to telefon ładuje. Adson przyszedł sobie Xiaomi go podładować, bo przyjechał z rozładowanym. Jak to Grava Star, nie jest tanio, ale no generalnie myślę, no jest ładnie, ale jest nie ładnie, tanio. Tak, jest ładnie, nie tanio. Jest wielofunkcyjnie, wszystko tutaj działa pod kątem ładowania. Te prędkości są takie osiągane, jak deklaruje nam producent. Spokojnie możemy sobie ładować nasze urządzenia z takimi prędkościami, jak tymi ładowarkami, które gdzieś tam mamy domyślnie i to wszystko będzie funkcjonować bez najmniejszego problemu. Oczywiście jest kompatybilna ze wszystkim, co trzeba naładować Alpha 65. Może jeszcze jakiś pokrowiec by się w zestawie przydał, skoro to takie multifunkcyjne urządzenie, takie, żeby sobie gdzieś tam schować w jakiś zamszowy, chociaż taki drobny. A uszy by tam odpadły. Ale już można sobie zrobić. To by się lakier wydał. Kończymy ten niezwykle pasjonujący, interesujący materiał. Z wami Doman. Adson. Siema. Jest git.